Witam was, widzowie, w kolejnej części zagramy w Arx Fatalis. I tutaj są jakieś drzwi. A, czyli jednak chrapanie, miałem rację. Jakbym miał skradanie się, to bym mógł... damn it! Ale nie masz broni, więc... nie masz szans ze mną. Jakiś taki... no, niewyspany, widać. Nie może to... o, w końcu. I teraz będzie cios prosto w oko. Tak jest. A, dwie ryby tylko mają, nic ciekawego. A gdzie klucz? Czy to będzie jakiś klucz, może? Worek mąki. Tutaj jest jakiś ukryty przycisk. A tu jest klucz po pierwsze, ale zaraz najpierw tutaj zajrzę. Inny klucz. Oraz, och, 247 monet. I gemstone. Teraz trzeba spojrzeć przypadkiem, czy za skrzynią nie ma nic ukrytego. Okej. I tutaj mam tak. Kolejny klucz. Niepodpisane Goblin Authorization, czyli tam jakieś przepustka. Niepodpisana przepustka. This authorization. Owner free go through Goblin Kingdom. Delivered by. Oraz jakiś kawałek papieru. Moi drodzy goblińscy przyjaciele, tak jak się dogadaliśmy, chciałbym zamówić, znaczy potwierdzić zamówienie na dwóch ludzi dla Agba. Dostaniecie 1000 złotych monet za głowę. Podczas, znaczy, już po dostarczeniu. Tak, jakieś tam pierdoły. Butelka uzdrawiająca, znaczy napój uzdrawiający. Zawsze jakieś światło. I chyba nic tu więcej nie ma. Mam dwa klucze. To zaraz, najpierw wrócę się do któryś z tych miejsc, gdzie były drzwi zamknięte. A wiem, jedne były drzwi zamknięte, takie duże, na zewnątrz. I to jest tam. A drugie były tam, na końcu tego. Najpierw to. Czy któryś klucz będzie pasował? Obstawiam ten. Tak. I to jest wyjście z Królestwa Goblinów. Tarcza. Patyk. Nigdy nie wiadomo, może się przydać. I runa Spasium. Zepsuta tarcza. Szkoda, że nie ma runy. Takiej jednej runy. Dobra. Dobra. Zobaczmy, co ta runa nam daje ciekawego, czy coś daje? Tak, to, że mogę rzucić czar Firefield, tylko że on jest 7 poziomu. A ja na razie nie mam takich umiejętności, żeby rzucać czar 7 poziomu. Nawet manę pewnie bym nie miał. Jeszcze idę, w takim razie wracam się tutaj, gdzie była ta sala tortur. Tu były drzwi, tu są drzwi. Czy ten drugi klucz będzie do nich pasował? Tak. Super. No i właśnie tego szukałem. Mamy dwie runy. Tar. A, to już mam. Zbroję. I mamy... o, długi miecz. Mogę używać? Tak. Nie, zaraz. Nie mogę używać, ponieważ muszę mieć 40, tak? 40 to muszę mieć, czyli widzicie. Będę musiał trochę zainwestować jednak w to chyba. Żeby nie miał to za małe. No, przynajmniej mogę z tych krótkich mieczów korzystać. To wymienię sobie
jedną maczugę na krótki miecz oraz... A, wiedziałem, że coś tu będzie. 20 złotych monet. Oraz, jak tam moja tarcza, 60 na 60... Nie, to nie jest to. 29 na 50, a to jest chyba w lepszym stanie trochę. No dobra, niech będzie, że wymienię odrobinę lepsza. To. Czy to nie jest przycisk? Nie. Kowadło. Można używać do naprawiania przedmiotów. Oczywiście trzeba mieć umiejętność. Jeszcze trzy maczugi tu są na przykład. Oraz pełno żarcia. I wałek. Wszystko tutaj? Chyba wszystko. Dobra. No i najważniejsze, mam runę Tar, która posłuży mi teraz do używania czaru magiczny pocisk, czyli Amtar. No, i teraz to ja mogę walczyć. Dobra, gdzie mam, gdzie iść? Wiem. Przejdę się jeszcze tam kawałek. Naprawdę, czary w tej grze są świetne. Uwielbiam czarować. Tutaj nie byłem. Mamy przejść tutaj taką górą. Górą, taki most. Dobra. Co my tutaj będziemy mieli? Co tutaj będzie? Ten oto duży goblin nam mówi, że nie przepuści nas, dopóki nie będziemy mieli dwóch rzeczy. Po pierwsze, nazwijmy to legitymacji handlarza kryształami, tam gems, oraz podpisanego tego właśnie, podpisanego, jak ja to nazwałem wcześniej? Już zapomniałem. No. Dobra, i teraz mam jeszcze dwie drogi. Mogę iść na poziom pierwszy tędy, ale mogę jeszcze się wrócić do tych dużych drzwi. Przepraszam, że tak łażę w kółko, w sumie mogłem jednocześnie tam już dostać, nie odkrywać. Tak będę musiał tam jeszcze iść za chwilę, ponieważ w tym miejscu tam dużo nie będzie. Jeśli się nie mylę. Nie ma chyba żadnego przejścia. No, no, w każdym razie tutaj idę, prawda? Co teraz? Dobra. Olbrzymia jaskinia. No, olbrzymia, powiedzmy duża. Jakie ładne miejsce. O, cóż to jest? Nie zabijesz mnie? Troll. Tak oto wygląda troll. Friend? Me have
Ktoś się wpakował. Tak, i dowiedzieliśmy się po pierwsze, że trolle pracują dla goblinów jako pracownicy fizyczni, można tak powiedzieć. Oraz po drugie, ten oto troll ma urodziny dzisiaj. Jeszcze się troszkę rozejrzę. Tutaj w dół pójdę. Żeby to odkryć na mapce. I on to wszystko wyrzeźbił. Tu jest... O, i tutaj mamy kolejny rodzaj kwiatków. Z tych kwiatków robi się napoje, które regenerują manę. Znaczy napoje z manę. Dobra. Zrobię przerwę i do zobaczenia w kolejnej części Arx Fatalis.